Teraz jak już mamy dobrane swoje nożyczki proste, mamy już załatwione te gałówki. Teraz jeszcze pora na nożyczki gięte. Tak. I teraz jeśli chodzi o gięte nożyczki, proszę zobaczyć. Tu mamy ten sam model nożyczek. Krótkie i długie. W zasadzie nie bardzo się różnią. Tutaj ten kąt jest bardzo zbliżony do cięcia. Te są może troszeczkę bardziej zgięte niż te, ale tak naprawdę one nie dużo się różnią. Natomiast, tak jak Państwo widzicie, ja mam tutaj pudla toja. Wycinanie wszystkich krzywizn na pudlu toju, który jest malutki, wszystko jest takie prawie, że oparte na mocnych pokrzywionych liniach, to używamy takich nożyczek. Jedynie tych nożyczek możemy używać do wycinania przy pielęgnacji oczywiście wystawowej, do wycinania tutaj kuli. Jeśli wytniemy tą kulę z przodu, to wtedy całą resztę, jeśli mamy na przykład w kontynentalu i tu mamy nieduże bransole, tu mamy nieduże pompony, tu mamy nieduże rozety, to wtedy tymi małymi nożyczkami jesteśmy w stanie wszystko dość precyzyjnie powycinać. Dlatego takie. Natomiast jeśli mamy pudla standarda, to wszystkie te właśnie miejsca, które powiedziałem, rozetki czy pompony, możemy wycinać już takimi dużymi nożyczkami, ponieważ tamte płaszczyzny są o mniejszym kącie. Ale to już wszystko zależy od tego, co Państwo robicie, jak robicie i dlaczego. Westickowi, jeśli będziecie obcinać głowę na okrągło, to też jest prościej dużymi nożyczkami to zrobić niż tymi małymi. Da się, wszystkimi się da, ale tutaj można bardziej większe promienie zaokrąglać, a tutaj te kule nam wyjdą prostsze i tak jak mówię, Westa głowa zdecydowanie tymi. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, nie w tym rzecz, jak dobierzemy nożyczki, czy będziemy używać krótszy czy dłuższy. Nie w tym jest rzecz. Rzecz polega bardziej na tym. Mamy nożyczki symetryczne czy niesymetryczne. O ile niesymetryczne, proste nożyczki, czy mamy w ten sposób tutaj obcinamy tą płaszczyznę, tak? Tą stronę drugą, ja sobie może przejdę troszeczkę, to było lepiej widać, tą obcinamy w ten sposób. Tu pod nodze obcinamy w ten sposób, tu obcinamy tak, tu obcinamy tak, tu obcinamy tak, tu obcinamy tak. Wszystko jest załatwione, sprawa jest prosta. Ale teraz, jeśli mamy nożyczki takie jak te, niesymetryczne, w ten sposób trzymamy nożyczki w ręce. Tak? No i to już mamy ustalone. I teraz chcemy wyciąć krzywiznę z tej strony. No to ja tnie. Znów sobie pozwolę przejść. Teraz tak, obcinamy tą stronę, tak? Mamy krzywiznę. OK. Czy nawet, a z tej strony? Tak? No tak? No już nie mamy takich możliwości kontrolowania tego, co robimy. Zresztą w taki sposób, no nijak się to podejrzewa, tak? No tu z tej strony, tak, tak, tak. Przy nożyczkach, a weźmiemy taki sam rozmiar, przy nożyczkach takich symetrycznych możemy zrobić to w ten sposób tutaj. A potem obracamy nożyczki, tniemy tą stronę. Czyli mamy, trzymamy je w rączce zgodnie z tym, jak trzymamy nożyczki. Czyli tniemy tą stronę. Obracamy i tniemy drugą stronę. Jeśli wycinamy pompony na dole, to wycinamy w tą stronę, a później wycinamy drugą stronę. A nożyczkami takimi, no jak mamy zrobić? Pompon zrobimy tu na dole, a tu później, no co? No musimy obrócić tak, no i to już nie jest dobrze. Już to nie jest wygodnie. Już to nie leży w ręce tak, jakby trzeba było. Ucinamy tą stronę, a później, no oczywiście, jak przełożymy sobie tak, jak mamy ucinać, to nam się wygodnie. Dlatego musicie zwrócić uwagę na to, że albo kupicie sobie nie te garzówki, kogięte nożyczki symetryczne, które można w ręce obracać i pracować, czy tak. Ewentualnie trzeba kupić dwie pary takich nożyczek. Jedne zgięte w lewą stronę, a drugie zgięte w prawo. Proszę zobaczyć, że one są zupełnie przeciwstawne do nożyczki.
Tu mają śruby, te są zgięte na dół, te są zgięte do góry. Ale z tych też jest model, który jest wygięty na dół. I o ile te jedne zabezpieczają nam obie strony, o tyle jeśli mamy takie nożyczki, musimy wtedy mieć dwie pary, które będą jedne wygięte do góry, drugie będą wygięte na dół. I też w zależności od tego, jakie macie potrzeby, bo jeśli ktoś dużo obcina pudle i akurat takie nożyczki mu pasują do ręki, to warto zainwestować w dwie pary. Ale jeśli ktoś to robi tylko dorywczo i te wygięte nożyczki tak używa od czasu do czasu, to wtedy taka jedna para zdecydowanie zabezpieczy jego zapotrzebowanie. Teraz przejdziemy do tego, jak trzymać już wiemy. Natomiast przejdziemy do tego, jak nimi pracować. Drodzy Państwo, kciuk nie wchodzi nam tutaj. To już mamy też ustalone. Tutaj mamy rączkę ułożoną, no, nożyczki ułożone na tych czterech warstwach. Solidna podstawa do trzymania nożyczek. Nie kłapiemy nożyczkami w ten sposób. Trzymamy stabilnie. Pracujemy tylko i wyłącznie kciukiem. Nie mamy... Jakiekolwiek nożyczki byśmy nie mieli, pracujemy tylko i wyłącznie kciukiem. Czy pracujemy takimi, czy pracujemy degażówkami, pracujemy tylko i wyłącznie kciukiem. Nieprawdą jest, że nie uśledniamy ręki. Nieprawdą jest, że możemy być rozluźnieni mniej więcej jak guma do rzucia na 30-stopniowym asfalcie. Absolutnie nie. Ręka ma być sztywna. Właśnie tu, w tej części. Jeśli będziecie chwieli tą rękę na wszystkie sposoby, to gdzieś na piastka macie jak pan. Natomiast ręką, tu macie ją mieć usztywnioną, macie nie ruszać na piastki. Macie nie ruszać na piastki. Wtedy proszę zobaczyć, że mamy sztywną rękę. Pracujemy całą ręką. Nie tu w nadgarstku, nie kombinujemy w ten sposób. Nic z tego nie wyjdzie. Jeśli jeszcze gniecie Państwo rękę i robicie tak, to wtedy możecie zapomnieć o tym, że fryzura wyjdzie prosta. Stabilizujemy rączkę, proszę patrzeć, tu się skupić jeszcze na tej części. Jakkolwiek by nie było, ręka mi się zgina w tym miejscu, a nie w tym. Nie kręcę nadgarstkiem. Nie będę dzięcie mieć, zapalę ścięgiem w ręce, jeśli nie będziecie nią pracować po prostu. A jeśli trzymacie ją nieruchomo, a tu, w tej części, pracujecie cały czas nożyczkami, wtedy uzyskacie odpowiednie. Nie wolno robić, tak jak powiedziałem, czegoś takiego, bo za każdym razem traficie w inne miejsce. I nic z tego nie wyniknie. Nie będzie na pewno prostej płaszczyzny, jeśli będziecie robić w ten sposób. Natomiast jak będziecie trzymać sztywną rączkę, nie będziecie nią ruszać, a tylko będziecie w całości przesuwać jako całe, rękę traktować jako całe ramię, wtedy te wszystkie płaszczyzny wyjdą wam proste. Wycinałem mu przez to, jak Państwu pokazywałem, jak je robić, powycinałem mu takie dziury, że muszę to w tej chwili próbować wyrównać. Proszę zobaczyć, wszystko jest, nie ma jakichś tam ruszania ręki w nadgarstku i ruszania rączką w nadgarstku i szukania miejsca, w którym mamy obciąć. Po prostu wszystko musicie ciąć, traktować rękę jako jedną płaszczyznę. Teraz następna rzecz, która jest istotna. I proszę na to zwrócić uwagę, możecie nawet wrócić do tego filmu, który był przed chwilą. To co widzieliście przed chwilą. Proszę zwrócić uwagę, jak trzymam tą rękę. Rękę trzymam przy sobie, jestem blisko psa. Dlatego, żeby ustabilizować tą rękę w całości. Jeśli będziecie stać tak daleko od psa, to nawet jeśli będziecie mieli mocno stabilną rękę, to też nic z tego nie wyniknie. Będziecie wycinać dziury. Stabilność tej ręki wtedy nie jest taka, jak w momencie, kiedy jesteście bliziutko, macie tą rączkę, no tak może nie spiętą, bo to ja nie napinam mięśni, ja po prostu nie uruchamiam
pewne stawy w ręce po to, żeby traktować tą rękę jako ramię, a nie jako tam taki gumowy przykład. Wyginanie tej ręki na wszystkie strony nic tak naprawdę nie daje, nie wnosi nic do tego, co chcemy zrobić. Proszę zobaczyć, zaczynamy tutaj tą płaszczyznę. Zaczynamy tą płaszczyznę. Teraz weźmiemy nóżkę, proszę, zewnętrzną stronę. Zaczynamy w ten sposób zewnętrzną stronę. Jasne, ktoś powie, oczywiście, tylko że teraz to ja nie widzę, co tnę, bo podniosłem tą nogę do góry i ja nie wiem, co robię. No, tak by mogło wiele na to wskazywać. Natomiast przy odrobinie wiedzy na ten temat, co macie uczyć, jak macie uczyć, będziecie wszystko. Tu. Zobaczyć, bez najmniejszego problemu, bez jakiegoś naginania ani psa, ani siebie, zrobiłem tą nogę tak na dobrą sprawę w koło. Jeśli ktoś ma mniejszą wiedzę na temat tego, jak zrobić tutaj wewnętrzną stronę, podnosząc ją i nie wie, co wyciąć, to można się posiłkować taką techniką. Macie już Państwo ustalone, jaka ta noga ma wyjść ostatecznie, jaki macie zarys, to porównanie jej już tutaj nie będzie stanowić problemów nawet dla początkującego. Proszę zobaczyć, to było 3 minuty pracy. Jaka jest różnica pomiędzy jedną nogą. Bez naginania ani psa, ani siebie. Mamy równiutko wyprowadzone nóżki. Teraz następna strona. Tutaj robiliśmy go tutaj z tej strony tak, żeby wszystko dociąć od ręki. Tak jak najrówniej wypracować sobie dobrze płaszczyznę. Tutaj też na nóżce. Możemy komercyjną fryzurę, to możemy sobie tutaj pozwolić na skracanie tego wszystkiego. Zobaczyć, że cały czas trzymam te nożyczki w taki sam sposób. Nie wyginam, nie kombinuję. Jedną stroną nożyczek, drugą stroną nożyczek.
proszę zobaczyć, znowu to jest kilka minut, dosłownie. To jest różnica pomiędzy jedną nogą a drugą. Tutaj oczywiście następna płaszczyzna. Jak powiedziałem, bez walczenia z nożyczkami, drodzy Państwo, dlatego że im bardziej będziecie wyginać te ręce, tym we wszystkie strony machać tymi nożyczkami, tak czy siak, będziecie mieli tym większe problemy z nadgarstkami. A gdzie jest logika? Jeśli się nie naciąga ścięgiem, jeśli się nimi nie szarpie cały czas, to wtedy nie ma problemu ze ścięgiem. Nie ma co wyginać nożyczek na tych rączek na wszystkie strony. To po prostu wszystko ładnie, jedną trzymać stabilnie te nożyczki i doprowadzić do tego, żeby każda płaszczyzna wyszła nam równa, gładka i estetyczna. Czego Państwu życzę w swoich pracach? Dziękuję.